Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, zakończył się bardzo silny turniej w St. Louis, gdzie zwycięzcą okazał się Alireza Firuzdzia, ten, ten 19-latek fantastyczny, zresztą arcymistrz czwarty aktualnie na świecie według rankingu. No, zagrał fantastyczne zawody. Nie dość, że w bonusowej nagrodzie wygrał 100 tysięcy dolarów, to jeszcze dodatkowo 70 kilka za cały cykl. Więc, no, kapitalne pieniądze ale też tutaj chodzi o prestiż, o to, żeby o nim mówiono, no ale zresztą czołówka światowa jest niewielka, że tak powiem, taka ścisła czołówka światowa, więc wszyscy tutaj powinni znać te nazwiska, co się interesuje szachami oczywiście. Co ciekawe w tym turnieju też przy okazji wspomnę, że organizator wydał oficjalne oświadczenie, że Hans Niemann w tym turnieju nie oszukiwał, no więc... Cóż, pozostaje wam tę informację. Można oczywiście zawsze w komentarzu napisać swoje spostrzeżenia. Ja również w poprzednim filmie, który też wam podlinkuję, mówiłem o tym, że uważam, że Hans Niemann nie oszukuje. No cóż, przejdźmy do rzeczy. Tutaj Ali Reza walczył w tej partii. To była partia z dogrywki. 15 minut plus 10 sekund na zawodnika o pierwsze miejsce właśnie w turnieju. I partia wyglądała następująco c4, skoczek f6, g3, czyli mamy oczywiście tutaj partię angielską, e5, goniec na g2, posunięcie c6, plan jest jasny tego posunięcia, czarne chcą zagrać d5, uzyskać centrum, Alireza od razu skoczek f3 z atakiem na pionka i to jest takie, E, prowokacyjny do tego, żeby ten pionek zagrał na E4, od razu zaatakował skoczka. Tak, tak, tak zresztą też się dzieje. Ten skoczek ląduje w centrum. E, szachy na tym poziomie, oczywiście te warianty, no to są tak dobrze rozpracowane, że tutaj zawodnicy wiedzą co się dzieje na szachownicy i dobrze znają te warianty, tutaj oczywiście taki ruch jak C5, no nie jest jakiś super fantastyczny, tylko że skoczek sobie może uciec tutaj, wejść potem na E3, no są to takie tasiemce ciekawe, na pewno jak ktoś gra angielską trochę się powinien orientować, poszło D5, czyli do centrum, pionek wybił jak najbardziej i wybił Hetman jeżeli wybiłby pionek na D5, no to tutaj białe grają po prostu swoje. Skoczek wychodzi sobie na C3. Roszada i może podważenie centrum poprzez ruch D3 w ten sposób. Ale Hetman D5 od razu atakuje skoczka i trzeba zagrać tutaj E3. Tak też się dzieje. No, taki ruch tak optycznie wygląda dziwnie, ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest Hetman, którego można za chwilę zaatakować. Od razu z stępem, grając skoczkiem na C3, to jest też ciekawe. No ale po takim ruchu się, osłabiły się trochę białe pola. Ja się zastanawiam, co można by było zagrać po goniec G4. Co ciekawe, pewnie narzuca nam się tutaj w pierwszej sekundzie taki ruch F3, żeby się zasłonić, ale nie, ten ruch niekoniecznie jest najlepszy. Tutaj wystarczyłoby spokojnie zagrać hetmanem na C2, może ja ostrzałkuję. Hetmanem na C2 albo wtrącić posunięcie skoczek na C3 z atakiem na Hetmana, no bo jak goniec by wybił, to trzeba sobie w pamięci spróbować policzyć. Dobry trening zawsze. Bicie Hetmana na D1, Skoczek bije na D5. I zwróćcie uwagę, że Hetmany zniknęły i Goniec jest podbiciem, i Skoczek na D5 byłby podbiciem, więc no tutaj cały czas normalna pozycja. Ale poszło inaczej. Skoczek zagrał na A6. Niby Skoczki na bandzie nie czują się dobrze, ale. Ja zawsze też to powtarzam, że skoczek z bandy zawsze musi mieć fajne odbicie. Jeżeli będzie miał fajne odbicie i perspektywy, no to ten ruch na pewno nie jest najgorszy. A jak gra Gonepo, to na pewno nie jest zły. E, oczywiście koń A6, tutaj nastąpiło D3. Od razu pozbywamy się słabości na polu D3. Tak gra Alireza, ale to też jest wykorzystanie gońca, który celuje w Hetmana. Też bardzo e, normalna rzecz. Goniec na B4, skoczek na C3. Nastąpiło od razu wybicie, i skoczek wjechał. Do centrum z atakiem, z obroną punktu E4. Na co Alireza teraz zagrał ruch wtrącony pod tytułem C4? W ogóle, już po tym ruchu i Hetman E5, można stwierdzić jedną ciekawą rzecz. Czarne w zasadzie nie mają problemów z rozwojem figur, to jest jedno, ale. Białe z kolei również nie mają tego problemu, ale druga sprawa jest taka, że białe mają parę gońców. A pozycja może się za chwilę nieco otworzyć z uwagi na to, że tutaj te pionki oczywiście się wymieniają. A zresztą parę gońców w takim układzie myślę, że jest bardzo dobrym atutem i Ali Reza o tym wie, niepomniaci pewnie też, ale to są szachy szybkie, tutaj nie można tak bardzo mocno też. Uważać może w ten sposób to w cudzysłowie ujmę, ujmę. Skoczek zagrał bicie na e4, skoczek zbił na e4 i tutaj Alireza zrobił roszadę. Myślę, że młody zawodnik jest bardzo zadowolony z tej pozycji. C5 nastąpiło, no i teraz trzeba umiejętnie odejść skoczkiem. Oczywiście na b3, żeby bronić tutaj wieżę. Prosta sprawa. Roszada ze strony nie pomieszczego, no wiemy, że przecież ten zawodnik będzie grał e, mecz o Mistrzostwo Świata w szachach z Dinkle Renem po wycofaniu się Magnusa Karlsena. Zresztą ciekawy jestem, co Magnus, też tak wracając do sytuacji z Nimanem, ciekawe, co też o tym powie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, bo nie oglądałem albo jeszcze nie była nie takiej informacji, jak jest. Dajcie też znać, podzielcie się. Swoimi spostrzeżeniami i tym, co ewentualnie powiedział Mistrz świata. A to tak na marginesie, bo to na przykład dla mnie nie jest najważniejsze, ale taka, taka ciekawostka, bo szum się zrobił o tym. F3 nastąpiło i ten skoczek wleciał na D6. I teraz Alireza zagrał bardzo sprytne posunięcie pod tytułem E4. Sprytny ruch, za chwilę powiem dlaczego. Tutaj Nepo mógł zagrać lepiej. Po prostu mógł zbić pionka na C4. No, wiadomo, tutaj bicie pionka nie gwarantuje zwycięstwa tego pionka, dlatego że Hetman zagrywa na C2 z atakiem. Jeżeli odchodzi skoczek, to po prostu wy, wystarczy wybić na C5 i para gońców bardzo rekompensuje tę pozycję. Tym bardziej, że bardzo szybki idzie F4, E5 i pozycja, no, fajna się robi po prostu białymi, bardzo wygodna. Jednakże po ruchu B5 w tym momencie mogłoby nastąpić A4. I okazuje się, że brak połączenia wież, brak komunikacji. Nie powoduje, że nie można zagrać A6 i tego pionka obronić, który na końcu broni skoczka. Więc tutaj białe miałyby fajne rozegranie tej pozycji, na pewno. Jednakże, w tej sytuacji Nepo popełnia katastrofalny błąd. No, na tym poziomie aż trudno uwierzyć, że taki ruch nastąpił. Mianowicie Hetman E7. Dlaczego ten ruch jest wielkim błędem? Tutaj można sobie oczywiście zatrzymać na chwilę materiał i spróbować swoich sił w odnalezieniu posunięcia, które daje ogromną przewagę białym. Otóż ten ruch to E5. Jeżeli ktoś to znalazł i ten motyw dwuposunięciowy, to gratuluję bardzo dobrze. Zresztą to nie było aż takie trudne. Są widełki, prosta rzecz, więc Hetman odbił i goniec zagrywa na F4. Eee, to znaczy. Eee, w tej sytuacji tak mogłoby pójść, to jest tylko boczny wariant, bo tutaj po prostu zdobywamy skoczka i figurę, ale Nepo zagrał inaczej po Hetman E7, po E5 po prostu zagrał skoczkiem, ale to się wiąże z praktycznie tym samym, dlatego że Ali Reza zbił na F6, Hetman F6, i w tym układzie białe mają figurę więcej i jeszcze za dwa pionki, tylko że Hetman zagrywa na D5 i tutaj po gońcu na E6 wybił pionka i. Tak naprawdę, figura za jednego pionka. No na tym poziomie to jest sprawa praktycznie przesądzona. H6 nastąpiło: posunięcie F4, jakieś tutaj próby ograniczenia figury z jednoczesnym otworzeniem gońca. To jest ważna sprawa. Tutaj wieża AD8, F5. Posunięcie B6 z tempem. Hetman C7 gdzieś tam się władował w obóz przeciwnika wieża C8. Jalireza nie zbija pionka. Pewnie nam by się to narzucało. To jest jak najbardziej dobre posunięcie. Ale pewnie obawiał się, że goniec zbije na F5. To nie ma znaczenia, bo potem G4. No a tutaj, ne, po prostu. Może swoją szaloną postawą i groźną miną jeszcze zasugerował przeciwnikowi, że coś tam znalazł, ale no dla bezpieczeństwa, tutaj już młody zawodnik zagrał Hetmanem na F4, goniec zagrał na D7 i Hetman na D4 spróbował wymiany. Na co czarne się zgodziły, wieża z F na D8 goniec na F4. Tutaj szybciej przestawiam troszeczkę, bo to są dosyć proste rozwojowe posunięcia. Nawet jak nie ma jakiegoś głębszego komentarza, to warto sobie po prostu przepatrzeć realizację przewagi. Prosta sprawa, ale zawsze tam jak się coś powie, to można też oczywiście zapamiętać. Goniec zagrywa na C2 w tym momencie G4 z obroną pionka. Trzeba pamiętać, że spokojnie, nie dajemy szans przeciwnikowi. Skoczek B2. No tutaj wygląda to jakoś tak groźnie, ale absolutnie to nie jest groźne. Skoczek E5. Pilnujemy przy okazji tutaj D3 Pola, więc skoczek jak zagra, to wymiana jest jak najbardziej korzystna białymi. Goniec zagrywa na A4 wieża AC1. Jakie to proste, słuchajcie, są czasem szachy, ale to już wynika z tego, że jest figura więcej, więc gra się białymi bardzo prosto. Wymieniamy, jeżeli mamy przewagę, oczywiście. F6, skoczek zagrał na G6, skoczek na D3 z atakiem tutaj i tutaj, ale skoczek z G6 broni gońca i wieża pozwoliła sobie wejść na siódmą linię z jednoczesną kapitulacją Jana nie pomniesz No tutaj e, Alireza e, po prostu wygrał partię, zwyciężył w turnieju. Wielki sukces tego zawodnika, bo ostatnio mu naprawdę nie szło. W turnieju kandydatów e, no kompletnie mu nie szło. E, widać było ten stres. E, no a tutaj Piękne morale sobie odbudował, zarobił bardzo dużo pieniędzy, no ale zawodnicy na tym poziomie powinni zarabiać dużo, to jest zrozumiałe i oczywiste według mnie. Więc gratuluję i cóż, zobaczymy, będziemy śledzić Alirezę, ale też będziemy śledzić mnóstwo świeżych nazwisk, które przekroczyły 2700, m.in. Eligasi czy Gukesz, też kibicujemy oczywiście naszemu Jankowi Krzysztofowi Dudzie i Widzimy się w kolejnych odcinkach. Przy okazji, zapraszam na szachowopl, macie 10% zniżki na zakupy z kodem rabatowym pan szachus. Pozdrawiam, cześć!